Halo, halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Ola, mam dobry flow, a także paczuszkę, na którą bardzo czekałam, także zapraszam Was do unboxingu. Niestety, jak widzę, chyba nie byłam jedną z pierwszych iluś tam osób, które zamówiły, przez co nie mam czegoś dodatkowego za późną wysyłkę. No niestety, tutaj mamy naklejeczkę, zajawki, możecie się domyślać, no prawdopodobnie wiecie, co to jest, bo tytuły. No ale w każdym razie, jeżeli wy macie ochotę mi coś wysłać, to tutaj macie adres, jest także w opisie, także wysyłajcie, zapraszam serdecznie. Będzie się to pojawiać albo na początku rapików, albo będę robić osobne odcinki. Zobaczymy, jak to będzie. I słuchajcie, otwieramy. Ojoj! Ostatnio po rapujku parę osób się pytało, co mi się stało z palcem. Mam wybitego palca i dalej mam wybitego, co między innymi było przykładem, powodem tego, że mi wypadła ta płyta. No, jeszcze mnie boli, ale nie chcę mi się nosić opatrunku, bo nie. Dlatego rozpakowujemy i mamy mamy to cudeńko, na które czekałam półtorej roku ponad, bo nie dwa, bo projekt powstał 2 lata temu, to wszystko, ale ja na płytę czekałam gdzieś półtorej roku, jak poznałam chłopaków. Mamy tutaj 2 wlepeczki, zajawka i wampiry, naprawdę fajne, ja wlepeczki lubię, także możecie mi wysłać same wlepy, będzie fajnie, będę szczęśliwa. No, jakby to rozpakować, żeby tego nie uszkodzić, wiecie, ja jestem osobą, która naprawdę jest utalentowana na wielu płaszczyznach, na przykład w tym, żeby robić coś sobie albo rzeczą wokół mnie. To się nazywa po prostu talent, inaczej się tego nazwać nie da. Mamy oto tą płytę. Tą tak wyczekiwaną przeze mnie płytę. Pozwólcie, że sama pierwsza zobaczę. Nie podzielę się z wami. Jest piękna. Jest naprawdę w ogóle sama koncepcja tego. To jak to wygląda, tak cholernie mi się podoba, naprawdę. Ja jestem zwolenniczką prostych okładek, mamy fotkę, mamy wyklejone tutaj tytuł, wampiry, jest to sklejka z różnych sklepów wycięte, tutaj mamy McDonalda, tutaj, to nie wiem akurat co to jest H&M, to jest Krop, to co nie wiem, to też nie wiem, ale te kilka wiem. No i w każdym razie jest to pomysł świetny, patrząc na to, jaka jest koncepcja płyty, czyli jakby pokazanie życia studentów i tak dalej, od takiej luźnej muzycznej strony, choć z czasem koncepcja się trochę zmieniła, więc nie do końca tak jest. No i tutaj mamy też jakby powycinane nazwy. Zresztą na końcu filmu będziecie mieli pokazaną tą płytkę. 2 lata tyle czasu minęło od tytułowych wampirów. Długo. Może nawet za długo, jednak dzięki temu jesteśmy pewni, że to, co trzymasz w rękach, jest po prostu dobre. Te 2 lata mojego życia to wiele bodźców, sporo szczęśliwych chwil, ale też kilka bardzo przykrych momentów. Z tego powodu płyta tekstowa jest bardzo emocjonalna. Mimo, że nie takie było jej założenie. Natomiast brzmienie tego krążka jest dokładnie takie, jakie chcieliśmy osiągnąć. Wydaje mi się, że niewiele osób w tym kraju robi takie rzeczy. Dziękuję każdemu, kto przyłożył rękę do tego projektu. Rodzicom mojej ukochanej dziewczynie i całej sekcie za motywację. Mamo Julio, to dla Was. To pisał Tomek Tymin. Jak dla mnie naprawdę co do tego, że takich brzmieni nikt w Polsce raczej nie robi, jest to zdecydowanie prawda. Dlatego także swoim brzmieniem na przykład chłopaki mnie zachwycają. No i wypowiedź Patryka aka KID. Grudniowy wieczór, 2 lata wstecz. Tomek czeka już w swoim domowym studiu, a ja stojąc na światłach przy wjeździe na jego ulicę, piszę refren do tytułowego singla. Tak to się zaczęło i chyba nikt z nas się nie spodziewał wtedy, że po 24 miesiącach uda nam się wypuścić taki materiał. To były 2 lata pełne zawirowań, z euforii po chandrę, z rozterki w śmiech. Właśnie to usłyszysz w moim głosie, odpalając ten album. Dedykuję go przede wszystkim rodzicom, najbliższym przyjaciołom, którzy codziennie udowadniają swoją wartość. Jej, mimo że nasz czas już minął, oraz każdemu, kto znajduje choć cząstkę siebie w tym materiale. Do usłyszenia wkrótce. Tu mamy Facebooki, Instagramy i zdjęcie pod Carrefourem w wózku. Zarąbiście, zyskany kod, aby pobrać swój album na telefon. To jest dla mnie coś świetnego i ja jestem już przeszczęśliwa, że coś takiego jest. Rap tekst Tymin i Kid, zdjęcia Anna Mika, Mixmaster Tymin,
Projekt wydania Patryk Bart Michael. No i tutaj też dostałam taką paczuszkę od widza już, pomimo że skrytkę podałam w piątek, a dzisiaj jest wtorek, to już mam paczuszkę, ale myślę, żeby takie rzeczy otwierać, mówiłam już to chyba, albo na początku Rapujka, albo w osobnych odcinkach. Także wysyłajcie, myślę, że warto. No i to na tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Głosy głowej, włosy z gronie i oczy dłonie i stopy. Smak, zapach, wzrok, dotyk, strach, zapał. Jesteś tu, gdzie ja, jestem tu, gdzie ty. Myślenie o ja zmieniłem na my. Co mi w głowie gra, kiedy robię tylko to, co w swoich strach. Kiedy robię tylko to, na co mam vibe. Nie mi nie mów, jak mam żyć naprawdę, żyć naprawdę. Choć nas goni czas, nie zatrzymuję się, bo mam w dłoni świat. Ale robię więcej niż na co mnie stać. Dzięki temu mogę być na zawsze.